widzieliście Kloa i resztę? Nie, dopiero dotarliśmy. Imperium Hydry. Wszystko, co nie tak z galaktyką, znajdziecie właśnie tutaj. Lepiej się nie wychylać. Nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Mogą istnieć miriady portali łączących punkty czasoprzestrzeni. Poszukajmy powrotnego na Manhattan! Trzeba śpieszyć za Kloem i znaleźć wibranie. Kang musi go potrzebować. Hej! To Klo! Pantera, Star-Lord i ja udamy się na ten statek. Reszta powinna wracać, jeśli się da. No dobra, to lećmy tam i dorwijmy frajera. Łatwo ci to mówić. Nie każdy ma plecak odrzutowy. To fakt, ale zawsze można wezwać Queen Jetta. O ile tutaj to też działa. No to co tym razem? Obywateli uprasza się o zachowanie dystansu do drona obserwacyjnego. Prosimy zdeponować vibranium w module depozytowym vibranium. Tak, tak, przez tych natrętnych Avengers jest go mniej niż planowaliśmy. A teraz otwieraj. Trzeba nieco przyspieszyć następną fazę naszego planu. Prosimy zdeponować vibranium w module depozytowym vibranium. Oto Star-Lord. Legendarny łok. Niewystarczająca ilość vibranium w module. Mechanizm drzwi nieaktywny. W przypadku zagubienia próbek vibranium, powiedz tak, aby włączyć protokół poszukiwawczy. W innym wypadku powiedz nie i oczekuj reprymendy przełożonego. W pobliżu wykryto próbki vibranium. Zalecane działanie? Poszukiwanie na poziomie gruntu. W razie potrzeby z drobnym grzebieniem. Czyli drzwi się nie otworzą, póki będzie za mało vibranium. Co za pomysł. Nie potrzeba go wiele. W okolicy powinniśmy znaleźć wystarczająco dużo okruchów. Na ulicach chyba leżało trochę porzuconych bryłek vibranium. Jeśli zbierzemy dość dużo, to może przejdziemy. Przyznam, że nie planowałem dziś biegać z miotłą dla Hydry. Thank you.
system przechodzi w tryb uśpienia. Nie są to wskazówki czy podpowiedzi, ale skanowanie depozytu vibranium. Depozyt zaakceptowany. Drzwi aktywowane. Heil Hydra. I jesteśmy! Posyp najlepszego vibranium, Klo. Masz gości. Heil Hydra, ha? No ale może teraz w końcu złapie... Kiedy już się zdawało, że nie może być dziwniej, biorąc pod uwagę rycerskie włości i dżunglę jako nasze nowe sąsiedztwo, mogę wyjawić informację o nowym, mrocznym zakątku Chronopolis. To spaczona totalitarna, rządzona przez Hydrę wersja naszego drogiego Manhattanu. Jak i kiedy do tego doszło, trudno rzec. Ale J. Jonah Jameson wie, że to zgniłe wielkie jabłko pod wodzą Hydry wspiera Kanga. Kolaborantów spotka jednak bolesna lekcja patriotyzmu od rdzennego Nowojorczyka, który należy też do Avengers. Kapitana Ameryki. Wraz z Czarną Panterą depcze on po piętach Klołowi i skradzionemu wakandzkiemu vibranium, prąc po odpowiedzi ku sterowcowi Hydry. Hydra wciąż używa sterowców? Ta, balony są takie złowieszcze. Wiesz, nie myślałem, że skończę na posadzie w totalitarnym reżimie. Życie potrafi rozbawić. Ta, ale nie jest tak źle. Na przykład to logo jest całkiem spoko. Całkiem spoko, Ano. Ale chyba powinno mieć 8 macek, skoro to ośmiornica. Hej, wiesz co? Masz rację. Nie myślałem o tym. Klo musi tu gdzieś być. A z nim vibranium. Ach, kapitan Ameryka. Jak miło cię gościć. Tu w cudownym świecie Hydry już nie istniejesz. Ale przez knowania Kanga znów muszę znosić twoje pasiasto gwiaździste nonsensy. Użyczasz Klołowi pomocnej dłoni? Dowcipkujesz doskonale. Wkrótce będziesz się uśmiechał długą schodą twarzy. Alarm! Intruzi w dolnym sektorze 5A. Heil Hydra! Chodźcie! Szkoda, że nie potrafię tego użyć, no ale dlatego przecież właśnie działamy w drużynie. A, jesteście! Spodziewałem się was! Fia, bo uwierzę. Odpuść ten szpan! Okej. Może faktycznie się spodziewał. Być może zdołamy wykorzystać lasery Kloa. Ta runda jest wasza. Droga wolna. Szybko. Za nim. Najwyraźniej nasza ścieżka jest ponownie zablokowana. Muszę przyznać, ci goście z Hydry potrafią budować niezłe barykady z losowych śmieci. Skupcie się. Znajdźmy coś, co pomoże nam się przedostać. Agenci Hydry, oto wasza szansa. Atakować! Atakować! Tego to raczej nie chcę powtarzać. Masz rację. Celny rzut moją tarczą sprowadzi je na dół. Piękny rzut, kapitanie Rogers. Dziękuję.
Super! Wzmacniacz grawitacyjny! No to jazda! No, to zadziałało. Powinienem był was chyba na ten temat uprzedzić. Sorry. Niech mi ktoś pomoże! Chyba widzę panel kontrolny bramy na platformie powyżej. Zgadza się. Podrzucić cię? Tak. Dziękuję, kapitanie. No dobrze. Przygotujcie się. Chloe jest niedaleko. Zapłaci za swą dwulicowość. Dlaczego nagle mam takie bardzo złe przeczucie? Daleko dotarliście, lecz to koniec! Unicestwię was! Zaniechaj, Chloe! Tylko dodatkowo pogarszasz swoją sytuację! O, tak sądzisz, T'Challo? Jeszcze zobaczymy! Przysłać więcej sił do wsparcia Chloe. Więcej mówię! Gracie mi na nerwach, chłopcy! Zaczynam was już mieć dosyć! O-o! Musimy uważać! Powiedzcie go tak naszym nowym dziełom, Vipra żołnierzy! Natęty się tyle, Zola! Musimy posadzić tę ptaszynę, zanim przetworzą resztę wibraniów. Baron Zimo. Jakiś kolejny kolega? Można tak powiedzieć. Pantero, Chloe jest twój. My się zajmiemy tym. Rozumiem. Zimo! Kapitanie Ameryko! Wiele minęło! Kang mówił, że zatęsknisz! Czyżby? Napęd rakietowy, to jest to! Masz spadochron? Dobrze! To wiesz, jak się tym lata? Tak, jak najbardziej! Zimo jest tuż, tuż! Widzę go!
zauważyliście moich maluchów, prawda? A oni skąd się znowu wzięli? Kapitanie! Wrogi ostrzał! O-o! Mamy towarzystwo! Trzeba ich teraz jakoś wstrząsnąć! Tylko przypadek. Przypadek, tak? Zaraz zobaczymy. Jakoś to idzie. Byle tak dalej. Nie, nie, to jest niemożliwe. Już prawie koniec. Ładny ostrzał. Ładny chaos. Pozdrowienia, przyjaciele. Miss Marvel wyłożyła nam sytuację. Kapitan Marvel i ja ruszymy za Kangiem. Zgoda. A potem zbiórka w siedzibie Avengers. Ty przodem. Ależ nie. Ty idź. Ona przodem.